Cześć wszystkim, tu Aiko. I Emil, witajcie na kanale Aiko Emil, gdzie opowiadam o życiu i podróżach po Japonii. Prawdę mówiąc, chyba nie widziałem wcześniej za bardzo tych wiśni na sakurach. No naprawdę, to jest rzadki widok, nie wszystkie mają. Ale dobra, no chyba nie jest trujące. Próbujemy? Am? Jak smakuje? Sour? Kwaśne. Powiem wam, że smakuje jak nasze polskie wiśnie, tylko jest bardzo mała ta wisienka i no nie ma za dużo miąższu. Tak, większość to jest po prostu pestka. Spójrzcie, jak dużo tych owoców tutaj na drzewku jest. Jest cała masa. Jestem ciekaw, czy one mogą być większe. Próbuj kiku naru? Ja, mo, to będzie o kiku naru na mi tak. 1cm graj. 私たちが家出たのは10時45分くらい。鎌倉の中心地の方までとりあえず歩いていこうと思います。そこまで今まで歩いていったことない。だから、まずそれが一つチャレンジになります。ほら、桜の潰れたのいっぱい落ちてるじゃん。桜。Dosłownie kilka minut od domu mamy piękne góry, piękny las. Świetne miejsce naprawdę. Blisko także jest do plaży, więc naprawdę tutaj rewelacyjnie. Co my tu mamy? Poziomki? Nie no, nie będziemy próbować dziwnych rzeczy. Tabetaj? Poziomki, hoshi. Dajoubu? Doku nai? O, widać. Tam jest. Aha, tam jest. Szczyt góry Fuji, tylko widać. Gorąco. No, chyba już mamy w końcu lato. Bo mami, asku. No, to też nie pomaga. No, ale naprawdę zrobiło się teraz cieplutko. Mam nadzieję, że pogoda się utrzyma przez najbliższe dni, bo mam zamiar pojechać na rowerze gdzieś na wycieczkę. Wyszliśmy z lasu, jesteśmy teraz na wzgórzu, gdzie jest bardzo dużo eleganckich domów. Ta dzielnica mieszkaniowa. Idziemy w kierunku morza, a potem w kierunku Kamakury. Jesteśmy już nad morzem i się strasznie dużo ludzi, powiem wam. Dużo surferów jest, bo są fajne fale. Kamakura to surfer jest bardzo dużo miejsce, ale dzisiaj jest bardzo dużo surfer. Radę przejść przez ten rwący strumień, czy się podda? Ale... Nie? Sier. Co znalazłeś? A, muszelkę. Dokładnie. Tu na górze jest super miejscowa. Piwko i na zachód słońca. Co wy na to? どんどん長崎に近づくとあとビーチが狭くなって岩が増えてくる。鎌倉に住んでるんでサーフィンやらないのってよく言われるんですよね。まあ一応サーフィンは1回2回くらいオーストラリアでちょっとチャレンジしたことあって、まあちょっと立ってさって
滑るぐらいできたんだけど、結構海に落ちた時になんか洗濯機の中に入ったみたいにぐるぐるに波に揉まれてちょっと怖かったから、それ以来やってないです。こっから見るとわかるけど、稲村ヶ崎って昔はもうこういう山みたいになっててね、あそこ道が今通ってるけど、あれはその山の部分を削って作った。だから昔はここから鎌倉に直接入ることができなかったんです。まあ、それは鎌倉が天然の要塞だったって言われてる、まあ理由の一つですね。ここだけじゃなくて他のところも全部山に囲まれてたので。海藻がすごい。海藻っていうのは草が。Bardzo lubię ten park w tym miejscu z widokiem na Enoshimę, park Inamura Gasaki. Świetne miejsce na foteczki. Górę Fuji też widać, jak jest dobra pogoda. Spójrzcie, Enoshima i tam by była góra Fuji za tymi chmurami. Piękny widok, a tutaj coś pani sprzedaje. Co tu się dzieje? O, kotki. Neko. あ、本当だ。あ、だからどこでも止まりがあるの。バッグでも、お洋服でも、どこでも。ここで操作するの。ああ、とすたきうふつなうぶらにゃ。ファイナ。やすくてな。Ktoś chyba zgubił kluczyk do samochodu。この稲村ヶ崎という場所は、1333年の鎌倉幕府の滅亡ともすごく関わりのある場所で、ここからですね、で牛皿という、まあ、武将が、大軍を率いて鎌倉の中に入ったんです。でここ山だったから、ここを越えてはもちろん行けなかったのね。彼が考えたのは、この海、潮が引いたタイミングで海の浅いところを通って、鎌倉の中に入る。で多分それ鎌倉幕府も考えてなかったことなんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう意外性のある戦術を取って、鎌倉に攻めるというふうに言われています。Już jesteśmy po drugiej stronie, blisko Kamakury, plaży Yuigahama. Tam jest plaża w Kamakurze, Yuigahama. Lato zawsze dużo ludzi jest. Jesteśmy pod moją ulubioną burgerownią, ale widzę tłok. Wiecie co? Korona się skończyła i zaczęło się to, czego nie lubię w Japonii, czyli kolejki do wszystkich dobrych restauracji. あ、もうコロナの前と同じ状況に戻ったんじゃない？らしい。Jesteśmy na ulicy Hase, tuż przed wielkim Buddą w Kamakury i no jeszcze wiele sklepów pozamykanych, ale niektóre są otwarte. Można coś zjeść. Wiem, że uda nam się znaleźć w końcu jedzenie, bo jestem głodny.今ハセまで歩いてきたんですけど、まだ5キロしか歩いてない。もっと歩いた気がするけど。今さ、wrażenie, że życie w Kamakurze wraca do normy. Dużo spacerujących w weekend, nawet rikszarz zasuwa w masce. Oj, musi być ciężko, naprawdę ciężko tej masce. パンデミックになってから初めて人力車乗ってる人見た。Tutaj twój ulubiony lokal z ciastkami. Ale dzisiaj nie można kupić, bo jedziemy dalej. Mimo sam, kiedy Emil ga kocz no pochita zeki ni, ciąto obojetete, kapte kite kure. Jesteśmy już pod stacją Kamakura. Para Komachi Dori ni haerimasu. Hito ga ippai iru yokan. Yappari hito kyou kekkou iru. Sakkin zenzen Komachi Dori ni daremo hito aruite nakatta mon. Pan z papushkami. Nanka ima Nihon de hayatteru yokai ga atte, kono Amabie という妖怪ですね。
これは、この紙にも書いてあるんですけど、江戸時代の後期から伝わる半人半魚、半分人間半分魚の三本足の妖怪です。この疫病が流行ったら自分の姿を、みんな人々に見せてくださいっていうふうに言って海に消えたという伝説があります。だからみんな今このアマビエの絵を描いていろんなところ SNS とかに投稿したりしてコロナが早く収まりますようにっていうふうに、願っている、そういう妖怪です。これはね、アマビエどら焼き。あ、どら焼き、どら焼き、アマビエ普通のどら焼きだけどね、まあ、絵が貼ってある。No dobra, epidemiczne どら焼き、czemu nie? To jest taki japoński naleśnik z fasolą adzuki, どら焼き。O, jeszcze jest mochi w środku. Chyba. To dla ciebie, bo ty chciałaś teraz słodyczy. Dobra. Jak widzicie, wszędzie na sprzedaż i już są promocje. Za 2480 jenów, przecenione z 3300. Jak sami widzicie, życie wraca do normy w Kamakurze. Już dużo ludzi, dużo turystów także, nawet trochę obcokrajowców widziałem. Więc czekamy na was, mam nadzieję, że niedługo Japonia się otworzy. Idziemy w kierunku stacji Kita Kamakura, na północ od Kamakury. To jest jedna ze świątyń, którą bardzo polecam, Eishoji. Jest niewielki lasek bambusowy. Jest otwarty na szczęście, więc wejdziemy, zaraz wam pokażę. Opisałem tę świątynię na moim blogu, możecie znaleźć link w opisie. Super zdjęcie tu można robić. Zobaczcie, nikogo nie ma w budce sprzedającej bilety. Chcę, że ktoś zostawił pieniądze. To my zrobimy też taki myk, nie mamy drobnych, więc włóżmy tu 1000 jenów i weźmy sobie resztę 400 jenów. Japonia nie przestaje zadziwiać. Jako tutaj też pierwszy raz chyba jest. Zobaczcie, ile bambusa macie. I pusto. Nawet jak nie ma epidemii, to jest zawsze pusto. Więc bez problemu można tutaj zrobić sobie piękne zdjęcia w lasku bambusowym. To jest takenoko, czyli pędy bambusa. Z tego wyrasta bambus. Coś takiego też można jeść, słuchajcie. Czasem można w sklepach znaleźć. W Kamakurze możecie znaleźć właśnie las bambusowy tutaj w Eishoji oraz innej znanej świątyni, bardziej znanej, Hokokuji, która jest troszeczkę dalej od stacji. W Kamakurze znajdziecie też wiele jaskiń. Niektóre z nich wykute są w celu postawienia grobowca. To jest taki tunel. Jednak Aiko się boi? No, boi się Aiko.山が多いからこういうふうにその山の斜面に穴を開けてそこにあの仏様を祀ったりしてるお寺がすごく多いのが特徴的です。見える、すごいこの坂急で大丈夫大丈夫ダメなで。おいです、チャレンジ、鎌倉チャレンジ、これはその昔のその鎌倉の幕府のエリアから外に抜ける道、その山を登って、外側に行く、そういう道、ここでは切り通しっていうんだけど、そういう道のこと、まあ、この切り通しはなんかお化け出ることで有名です。雰囲気あるよね、そういう感じ。ナイス、クリマチックトロヘ、ヘンニチ。ヒラプシャルブ、イラキロメトルズラビリシメ、ステシメウスポッスタツヨ、キタカマクラ。Prawie koniec naszej wycieczki dzisiejszej. Licznik u Aiko się myli, bo to jest tylko krokomierz, a GPS już wymierzył 12,5 km ponad. A 13 już zrobiliśmy łącznie, bo zobaczyłem to pieniężycie dopiero później. A jeszcze 2 km i kończymy nasz spacer dzisiaj. Dobra woda. Może być. Dotarliśmy już praktycznie do stacji Ofuna, gdzie kończymy dzisiejszy spacer. Zmęczeni jesteśmy strasznie, więc zamówimy sobie tapiokę, mleczną herbatę z tymi kuleczkami. Odpoczniemy chwilę i wracamy do domu. Takie małe przyjemności postkoronowe.
No to nasz monorail. Jedzie do domu, do nas. 16 km 歩きました. Dobra robota. To chyba najwięcej, jaka jakoś ruszała od miesięcy. Ostatnio zutto jej nie słuchaty, się goto bakkari się takara. Konna ni naga kalu i teraz się byli. No, w Japonii już korona odpuszcza, więc można już wychodzić na spacer. Życzymy Wam, żebyście Wy mogli już wkrótce też normalnie spacerować, żebyście wybrali się jakąś krótką podróż dookoła Waszego miejsca zamieszkania, albo dalej, jeśli to będzie możliwe. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już wkrótce w kolejnych epizodach na kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę miłego dnia. Pa, pa. Thank you.